Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Kręcenie na jednej nodze nie powinno sprawić Ci problemu, jeżeli umiesz kręcić na kolanach. O czym trzeba pamiętać, to żeby nie uginać kolana. Tu wszystko polega na impulsie w praktycznie prostej nodze, od mocno do luźno prostej. Ugięcie kolana spowoduje momentalny upadek hula. Pamiętaj o tym. O ile samo kręcenie na jednej nodze do trudnych nie należy, to przejście w tę pozycję już tak. Najważniejsze w tym ruchu jest wyczucie dobrego momentu. Wyciągnięcie nogi jest bardzo szybkie, dlatego zwolnijmy tutaj tempo. Jeżeli kręcisz w lewo, tak jak teraz Emilia, to łatwiej będzie Ci wyciągnąć lewą nogę. Analogicznie, kręcąc w prawo, wolisz wyciągnąć nogę prawą. Jeżeli pamiętasz ćwiczenie wkładania rąk podczas kręcenia na biodrach, dość szybko skumasz dlaczego. Przestrzeń do wyjęcia nogi pojawia się od momentu, kiedy hula jest przed Tobą, czyli na godzinie 12, i trwa do godziny 8. No właśnie, to nie jest dużo czasu. Przyjrzyjmy się temu, co jeszcze się tam odbywa. Kręć na kolanach tak, aby hula było zauważalnie nad rzepką. Tuż przed wyciągnięciem nogi daj kolanami mocniejszy impuls do tyłu. To zagwarantuje, że hula nie zwolni i nie zsunie się poniżej rzepki. Nogę wyciągnij w kierunku do góry i w tył, czyli zgodnie z ruchem hula. Stopę chcesz teraz trzymać bardziej do boku, aby uniknąć zahaczenia o pędzące kółko. A jak wrócić? Można na dwa sposoby. Wcelować w dziurę tak, aby hula się nie zorientowało, że zaszła jakaś zmiana, i hulać dalej. Lub poprzez podrzucenie hula stopą. To ruch, którym możesz ratować zsuwające się hula. Stopę z zadartymi palcami podłóż pod hula i wykonaj ruch nogą w górę, na siebie i w dół. Następnie energicznie kręć na kolanach. Ten ruch może być frustrujący i nieźle poobijać kostki, ale gwarantujemy, że jest podczas hulania niezwykle pomocny. Nie ma tu ogromnej gamy błędów do popełniania. Uginanie kolana i za wolny ruch to główne grzechy, które przeszkodzą Ci w hulaniu na jednej nodze. Cała reszta to wyczucie tego momentu. Powodzenia!